Witajcie w 69. odcinku Przegranego Tygodnia. Pograłem dłużej w darmowe Deadlight, o którym mówiłem niedawno i niestety jest gorzej niż na samym początku. Gra wciąż wciąga klimatem, opowieścią już zdecydowanie mniej, bo się trochę tak rozwlekła. Natomiast ten klimat pozostał podsycany bardzo fajną, klimatyczną oprawą, te cienie. Cienie to są w ogóle zombiaki, ale chodzi o cienie, czyli przedstawienie bohatera, antybohaterów, wrogów, generalnie całej otoczki w taki zacieniony sposób, czyli na przykład nasz bohater najczęściej ma tylko kontury swoje, jest takim cieniem, biega po ciemnych pomieszczeniach, często nie widać tych pomieszczeń dokładnie, jest w takim fajnym mroku, to wszystko spowite. No ale niestety kuleje sama rozgrywka. A kuleje mniej więcej w taki sposób, że Deadlight to jest taka platformówka przygodowa, o czym już wspominałem. No i niektóre elementy platformowe zostały po prostu zrobione źle albo niedokładnie. Czyli na przykład kwestia kolizji obiektów, kiedy atakujemy zombiaki, a nie możemy ich atakować w taki klasyczny sposób, więc uderzamy je na przykład siekierą albo do nich strzelamy. Często te pociski nie docierają, pomimo tego, że są wycelowane prosto w głowę tego zombiaka. Czasami ta siekiera też do zombiaka nie dociera, chociaż powinna dotrzeć. Czasami gdzieś ten nasz bohater odskakuje w bok, kiedy chce zombiaka dobić. Często też takie sytuacje zdarzają się na platformach, i wtedy spadamy w przepaść. Trzeba reloadować grę, czyli włączyć ją od ostatniego checkpointu. To jest fajne w Deadlight, że te checkpointy są bardzo często, natomiast dogrywają się kilka sekund i tak 10-11 sekund i w pewnym momencie już człowiek ma ochotę odłożyć, kiedy po raz piąty na przykład spada w tym samym miejscu, pomimo tego, że nasz bohater nie doszedł do końca platformy i nie powinien spaść. Ale generalnie, tak jak mówię, jest to darmożka, więc warto sprawdzić. Ja mogę powiedzieć, że dobrze, że nie kupiłem tego tytułu wcześniej w normalnej cenie, bo bym był trochę rozczarowany jednak. Street Fighter Assassin's Fist, czyli tak jakby filmowa, serialowa kontynuacja Street Fighter Legacy, takiego krótkiego filmiku, który pojawił się 4 lata temu w sieci. Twórcy wzięli się ostro do pracy, ostatnie 4 lata pracowali. Niedawno, kilka dni temu pokazali drugi zwiastun, taki teaser, na początku był Ryu, teraz jest Ken. No i generalnie jestem zachwycony. Bardzo mi się ten pomysł podoba i wygląda na to, że dorówna poziomem i fajnością serialowi Mortal Kombat, bo będzie w taki sam sposób puszczany, czyli na początku w maszynimie, a później podobno ma pojawić się również w jakiejś telewizji, zapewne nie w Polsce, tylko gdzieś w Stanach. Ale fajnie, że te tematy gier, szczególnie, że czasami filmy nie wychodzą najlepiej, są poruszane również w serialach, bo to te seriale tworzą fani. I grają też w nich fani, przynajmniej w części przypadków, i to przekłada się na fajny klimat. Szczególnie, że twórcy serialowego Street Fightera zarzekają się, że skupią się na historii serii Street Fighter, czyli w historii postaci w serii Street Fighter, a oprawią to przy okazji świetnymi akcjami wizualnymi, gdzie będą się wszyscy wpić. Pojawił się w sieci filmik Evolve, pokazujący, jak czterech łowców atakuje stwora. Fajnie to wygląda, bo powiem szczerze, że i Wolf się nie interesowałem, a tymczasem po obejrzeniu tego materiału filmowego jestem grą zaciekawiony i chętnie ją sprawdzę. No i samochodowo, czyli Projekt Cars, czy Project Cars, jak wolicie, to też nie do końca wiadomo, czy to jest taka prototypowa nazwa, czy to już będzie finalna nazwa. Tak czy inaczej nazwa nie ma znaczenia, bo gra, która była crowdfundingowana na Kickstarterze, czyli z naszych pieniędzy, będzie fajna, przynajmniej na razie się fajnie zapowiada, wygląda fenomenalnie. No jeżeli będzie fajny model jazdy, to myślę, że Forza i Gran Turismo będą miały godnego przeciwnika. No i Grid Autosport w pewnym sensie fajnie, że się pojawia, ale pojawia się na konsolach obecnej generacji. Czyli w zasadzie nie do końca wiadomo dlaczego. Pewnie gra była już dużo wcześniej tworzona i nie wzięto pod uwagę tej nowej generacji, czyli Xbox One i PS4. Wygląda w porządku, aczkolwiek chciałbym, żeby na PS4 były już jakieś konkretne wyścigi, niekoniecznie tylko na tę platformę, ale żeby po prostu były. No i wygląda na to, że gry takim nie będzie. A w kąciku muzycznym od razu. To jest projekt, a w zasadzie zespół członków zespołu Massmall. Ja celowo tej płyty nie kupowałem przed premierą, nie zamawiałem z tego względu, że była mocno nahypowana w tym black metalowym środowisku. To był taki, miał być uliczny black metal, w którym nie śpiewa się o lasach, o demonach, tylko o takich mrocznych, odrażających sprawach polskich blokowisk. Ciekawy temat, to jest ekipa w ogóle z Krakowa i w sumie żałuję, że nie kupiłem przed premierą, bo jak się zapoznałem z materiałami w sieci na YouTube, jest kilka numerów, to naprawdę świetny krążek. Już krążek do mnie idzie, mam nadzieję, że przyjdzie w przyszłym tygodniu. Także jak najbardziej polecam, jeżeli lubicie black metal, jeżeli lubicie polski black metal i trochę nowości w black metalu, to sprawdźcie, bo naprawdę warto, świetny krążek. I to tyle, do zobaczenia w przyszłym tygodniu, trzymajcie się.